Okej, okay. Przed Wami pierwsza część Team Fortress 2, pierwsza część rozgrywki, którą żeśmy wczoraj nagrywali z Rojem. Bardzo mi się podobała ta zabawa, która wczoraj miała miejsce i od razu chciałbym podziękować ludziom, którzy wzięli w niej udział. My z Rojem żeśmy weszli na serwer, na którym były tylko dwie osoby, bo mieliśmy problem ze znalezieniem wolnego serwera i natychmiast dołączyło do nas 30 graczy. Bawiliśmy się świetnie, towarzystwo naprawdę bardzo udane. I dziękujemy za to. Dodam jeszcze od siebie, że my jakby nie planujemy gier. Zawsze gdzieś od czasu do czasu zagramy wieczorem w okolicach 19-20 godziny, więc jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, to po prostu zapraszamy. Może będziecie mieli szczęście i uda wam się wbić na serwer. Także to tyle. Zapraszam. Trzymajcie się. Hej. Nagrywamy. Hej, witajcie. Udało się wreszcie do Team Fortress wbić, co nie było rzeczą prostą. Hej, Rojo. Witam cię serdecznie. Rok to co? Pora na mały szpil. Co ty na to? No miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Bo przed chwilą to było dwóch graczy, teraz jest cała banda. No tak, tak to jest. Kogo my tu mamy? Kisiel, Piorun, Shake i Rock Alone! Oho, mój promień! Tęskniłem za nim. Widziałeś, jaką mam czapeczkę nową? Pokaż, cwaniaku. Na głowie powinno być. Gdzie ty jesteś? Co za tobą. Tak nie masz czapeczki na głowie. Nie mam, bo... No pokiżaj mnie, pokiżaj promieniem. Masz. Yeah! Rób mi Berczarża. Uwaga, ruszamy do akcji, Rojo. Bądź gotów. Nie możemy. Yeah! Woohoo! Nakurwiamy dokładnie! Okej, już żeśmy wygrali, prawidłowo. Ty, co się stało? Nie, okej, okay, co ważne, że wygraliśmy. Ja pewnie, czy słuchajcie, ile mieliśmy problemów, żeby dołączyć do gry, to jest nie do wiary. Masakra, masakra! No. Słuchajcie, korzystając z ekranu loadingu, chciałem bardzo serdecznie jakby wyróżnić użytkownika z YouTube'a Matrix4828, albowiem napisałem coś takiego. Poczekaj, poczekaj. No? Masz strasznie głos niewyraźny. Chyba masz wiewiórkę odpaloną. Serio? A teraz? No na maksa wiewiórka jest jak nic. A teraz? Teraz jest Rojo. Okej, okay, dobrze. Kochani, dobrze. Matrix4828 napisał: uroka można zastanowić się nad życiem, a uroja od niego odpocząć. Gratki za ten tekst, naprawdę dobry i w istocie oddaje naturę i ideę naszych kanałów na YouTubie. Dziękujemy. Tak jest, dziękujemy bardzo, bardzo fajny tekst. Rojo, ja jestem w czerwonych, jakby co. Dobra. Kochani, oczywiście jeśli... Oj, czerwoni są zajęci. Tak? Nie mogę dołączyć do ciebie. Dobra, no dobra, 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 poczekaj spokojnie, ja to spróbuję obadać, czy można to przełączyć. Okej, okay. O kurde, było wolne. Ty jesteś cały czas w czerwonych? Tak, tak. Aż ty komunista. Wchodzę? A, nie mogę. Ja pierniczę, jaka rzeźnia. Masakra, masakra. To powinno być auto już dopasowanie, skoro wygrywasz rundę i przechodzisz do następnej, no. Dobra, wchodzę, jestem w czerwonych. Jej. Myślałem, że to się nie uda. I takie cały czas mamy problemy. Wystarczy, że gdzieś Rojo się zaloguje na jakimś serwerze. To ten serwer jest pełny. Ja się zaloguję, serwer jest pełny. Nie możemy razem nigdzie dołączyć. Yeah. Wybraliśmy serwer, na którym było tylko dwóch graczy i patrzcie, co się dzieje. Już jest full. Słuchajcie, kochani, bo za pół minuty zaczynamy totalną rzeźnię z Rokiem. Wiem, że to lubicie. Jeśli chcecie robić jakieś fanowskie filmy, wierszyki, przeróbki, teledyski, tego różne tego typu elementy, takie bardzo sympatyczne, fajne inicjatywy, informujcie nas o tym. Ja mam specjalną playlistę u siebie na kanale od fanów i po prostu będę tam wrzucał wasze filmiki, żeby popromować trochę wasze kanały i wasze filmy. Także jakby co, dajcie znać. Tak w ramach podziękowania ta lista, rozumiecie? Nieważne, przejdźmy do meritum. Wiesz co, z jednej strony wszyscy nas będą leczyć, ale z drugiego teamu wszyscy będą chcieli na nas zapolować, wiesz, to będzie niezłe. Dokładnie, my jesteśmy tak zwanym wrogiem rasowym. Rock and Rojo witają! Rojo, weź snajpera, będzie grać, czy co my robimy? Nie wiem, Rojo tym, tu już możemy wychodzić chyba.
gdzie to jest z tyłu, nie z tej strony. Sorko! Słuchaj, rok myśmy stali minutę przed drzwiami po prostu. Wiem, no jazda jest. Ale oni też stali! Ej, no zaraz, gdzie tu jest wyjście? Z drugiej strony. No przecież ja tam byłem! No patrz, zamknięte. Widzisz to? Aha, tutaj! Boże, ale wodogłowie, wybaczcie. I już leżę, już kurde, szpieg mnie załatwił. Da. Co on ma na głowie aliena? A lubię tą planszę. No, ona jest spoko, bez dwóch zdań. Kosimy, Rojo, kosimy! Spokojnie, tu trzeba uważać na to okienko góry. Yeah! Cofamy, spokojnie. Dobra, grenadier padł. Już mnie ktoś spaliczył. Pyro padł. Snajper padł. Drugi snajper padł. Koś, Rojo, koś. Oj, ale ładnie. Trochę i poszło, stary. Dzięki, ładny healing. Ładny promień, zgający po pośladkach. Woohoo! Rocky, jesteś w poczekalni? Nie, wyszedłem. Ja, wyszedłeś? Wiesz, no. Dobra. Kochani, jak macie jakiegoś fajnego minigania na zbyciu, to walcie na priwa. Rok, w miarę możliwości stara się leczyć też innych. Nie, spoko, nie musisz mi tego mówić. Leczę. Nie, bo ostatnio leczyłeś tylko mnie. Ale dobra, okej. Najpierw to my się musimy znaleźć, pysiu-mysiu. Ja tu gdzieś stoję w narożniku, żeby mnie żaden szpieg nie zaszedł od tyłu. Iceman, spaja masz? Ja pierniczę, nie wyrabiam z leczeniem. Co, tu nie ma innych medyków? A, to mu nasz, jaki głupę. Jak to? Przecież miałem 450. Aha, no tak. Szpieg, wiesz? Za głupia klasa. Ja nienawidzę takich właśnie, kurde, klas. Nie, spoko jest, wiesz, dzięki temu ja muszę się patrzeć, no co patrz, się dzieje. No i pyro nam wlazł do bazy prawie, no. Dzięki, freestyle. Yeah! Wszyscy lecą. Nadchodzi totalna zagłada. Uważaj na granaty. Mamy pyro za plecami. Dobra, szpieg padł jeden. Uwaga, pyro za plecami. Leczcie. Mam zasięg, mi się kończy. Godzik nie leczy, dobra, główny padł, przyciskamy się. No kurde, znowu chyba szpieg? No, ja piewniczę, koleś mnie morduje non-stop za każdym razem. Tak. Ale się chociaż nauczę, wiesz, stać plecami do ściany. No wiesz, snajperzy koszą grubych, szpiedzy koszą lekarzy. A grubaski koszą wszystkich, jak leci. Chociaż najbardziej lubią kosić pyro. Za tobą, Rojo. Ten kanał tam. Wchodzą. I na górze wchodzą po prawej, od drugiej strony ekipa. Po prawej masz szpiega. Tam w tym przejściu na górze. Dobra, ja zajdę tutaj. Za tobą, Rojo. Za tobą jara cię ten. Dobra, dzięki. Boże, czterech mnie leczy. Leczcie, chłopaki, jedziemy z nimi. Ale musimy iść ten wózek pchać, wiesz? Olać wózek, jedziemy z nimi. Uważaj po lewej. Szpiega masz za plecami. Aja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 j
Zaraz się swajczę jak nic. Ale jest jadka. Nie wiem, co tu się cofaj dzieje. Cofaj się, granaty! Cofajcie się, granaty! Ciśniemy! Kurde.
Bieg wszystkich pociachał, ładnie. Ale Glonek je... Glonek nieźle kości, ja. Dobra, pchajmy ten wózek pieprzony. No mówiłem cały czas. Aha, dobra. Ale żeśmy mieli dobra, teraz niezły ten uba. To jest lepsze od dwóch miniganów? Trzy minigany, jedziemy panowie! Aaa. Się nacieszyłem jak cholera. Jakby co, ja popycham wózek. Popychasz wózek, tak? No nic, każdy orze jak może, nie? To prawda. Ej. Ale i tak piękne jest, to jest po prostu przepiękne. No, tu jest piękna rzeźnia, epicko wyborna. Godna brygaderer! RR, rozrywamy, rozgniatamy. Kurde, ja mam naprawdę stany lękowe, jeżeli chodzi o zabawy z tymi, ze szpiegami. A, bo ktoś tak nagle, tak? Nie. Kurczę, ludzie tu mają fajne te minigany, chciałbym takiego. No tak, szpieg. Ciężko się znaleźć nawzajem. Nie, może ich poprosić, żeby nie grali szpiegiem, bo nam psują materiał. Nie, to żart, tak. Uwaga, spajska. Atakiem! Jadymy! Dobra, gruby padł. Gdzieś tu szpieg jest. Dobra, padł szpieg. Help, help. Chyba nie dopchniemy tego wózka. Amo mi się skończyło, wziąłem strzelbę i zobaczyłem lufę mi otacza pyro, także... Ozzy, jakiego masz fajnego miniacza! Demet! Rok, ty mnie leczysz w ogóle? Gdzie ty jesteś? Ty wiesz co, tu każdy grubas wygląda jak grubas, ja w ogóle nie wiesz, nie zawsze... O! Chciałbym mieć jakoś cię wskazanego lepiej, ale... Boże, ile helta ma ten spaj, no to jest jakieś przegięte, ej! Giń wreszcie! Jest, wygrywamy, woohoo! Tak? Jedziemy ich wszystkich! Ha, 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 ha! Nie było tak, że... O matko jedyna, jakie tłumy. Ładnie poszło, panowie, ładnie. Wiesz, jak się używa tych różnych emotikonów? Nie wiem, wiem, że jak klikam V, to mogę z ekipą pogadać.
Normalnie mam występy, wiesz, przede mną. Się teatrzyk odbywa. Tak, gdzie ty jesteś? No tu. Serio nie mam żadnego kapelusza? Jestem zawiedziony, powinienem mieć przepiękny kapelusz. A ja powinienem być piękny, kurczę, miniacza. No przecież powinien być przepiękny kapelusz. Widzę u siebie na postaci. A, Ozzy ma fajnego minigana, ja pierdzielę. Chyba se kupię. Wydam kilka euro na głupiego miniacza. To jest... Wow, ale nam rzeźnia urządzili. To jest piękno, wiesz, zakupów. Góry na skarpie, heavy! Rok wystarczy za 4. No jasne. Jezu. Ja nie wiem, już nie mogę tak... Mordownia, ciśniemy! No, tu się niezła odbywa jazda. To się nazywa morale! Uważajcie na snajperów! Wieżyczka! Uważajcie na boczny wylot! Ja tam pójdę! Potrzebuję medyka! Kurczę, Rojo, gdzie ty jesteś? Wszyscy są tacy sami. Jednak te kapelusze mają niewątpliwie pewną wartość. Okej. Ale mnie pięknie trafił. Ja Blitzkriega chyba, bo tak się płonę. To masz Iber. Ten Iber. Blitzkriega! Prawie tyle. Spoko, Rojo nadciąga! Jedziemy! Kurde, mol. Co to było? Nie mam pojęcia, nie był to spy. A nie, chyba tak. Nie tylko szpieg jest w stanie tutaj rozwalić. No, przy takim leczeniu to... Looks good. Yes, yeah. Yes. Hey, thanks, doc. Oh, man! You would not believe how much this hurts! Archimedes?